Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla Was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, e, e, ta kiełbasa, która tu leży przede mną, e, to jest kiełbasa sucha. Oczywiście jak to cudo powstało, e, to drogi widzu, droga widzko, musisz nie pomijać, tylko obejrzeć produkcję tego cuda. E, jeśli już się zdecydujesz na obejrzenie tego, tego cuda, jak to powstało, no to zobaczysz też, że były cztery takie właśnie oto pęteczka. I, I powiedz, cóż się stało z tą czwartą? Yy, ta czwarta, yy, pomijmy szczegóły może, co? No pyszna dobrze. kiełbasa. Naprawdę, uwierzcie mi, jeszcze nie otwierałem tych trzech, a już wiem. <laughs> Pachnie to jak milion dolarów. Nie będę mówił, jak to było produkowane. Sobie zobacz, a co? I pamiętaj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Yy, jeszcze raz. Komentarz. I co tam jeszcze, po lajku i ten film, żebyśmy mogli się rozwijać, drogi kochany widzu. Tak. Zamyśliłeś co? się coś Zamyśliłem co? Zamyśliłem się. Jak to pachnie, oh, masakra. Się. kroimy, co? Tak. żebyście zobaczyli. Boże, jak to pachnie. Boże. Boże. Pod kocem sobie żyjesz? zawsze. I patrzcie teraz, okej? Okay? Oczywiście, czym dłużej będzie schła, tym będzie lepsza. 3, 4. Tak to wygląda, kochani moi. Taki aromat się wydostał. Weź, pokaż mojemu widzom, jak to pachnie. Niesamowite. Niesamowite. Osłonka oczywiście jest białkowa, ale nie będę sprzedawał może tych, co? Może e, nie. Co tam jest dalej? Czekaj. Ona jest w ogóle całkiem świeża takie włosa. Prawie. Prawie. Drze się jak papier. Najważniejsze, że schodzi. Myślałam, ja? że powiesz, że jak ja. Co? Że drze się jak ja. To też, to też akurat się że jak ty. Specjalnie dla Was, kochani, teraz się poświęcę i. I zjesz pół. Y, taki y, i y, wezmę, spróbuję taki plastereczek. Ta, ta czwarta była. Jaka czwarta? Nie było żadnej czwartej. Taka sama. Przepyszna. Bajunia. Kochani. Ta przyprawa. To naprawdę super sprawa. Stale nie czuję, że rymuję. Chyba jeszcze jeden sobie ukroję. Hmm. Niesamowita. No. I teraz, jak ktoś będzie chciał, sobie może zrobić więcej. Bo ta paczuszka jest na 5 kg. I wtedy może coś wam się zdąży podsuszyć, bo u nas to się nie zdąży. Jak ty myślisz, zdąży czy nie zdąży u nas? No na pewno nie zdąży. No ale u nas piękna. Musisz przesunąć się. Hmm. Ale y, tutaj nie, w obiektywie nie widzę y, uroku tej kiełbasy. Nie, od, nie odzwierciedla to. Na żywo widzę, ale tu nie. Inaczej jest na tym? No, jakoś tak. Kochani. Polecam tą kiełbasę. Tą suchą. Yy, oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał. To polajkujcie. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Właśnie mi tu wyskoczył jakiś. Jaki? No, że jestem do, do, do kogoś podobna, ale. Ty? No. Jak, jak cię nie widać do kogo podobna? Pewnie chodzi o moje kratce... zachowanie, albo że jestem irytujący. Do diabła na pewno ją coś... napisał, nie widzę całego komentarza. Na pewno do diabła cię ktoś porównał. A więc Nie kochani, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie i do tego sklep internetowy wędzenie.pl. Przyprawę kupicie w sklepie Jelux Polska, link w opisie, kod rabatowy również. A jeśli interesuje Ciebie, jak powstała taka kiełbasa, to zobacz, jak to się odbyło. I tak to właśnie leciało, mięso. Taka kiełbasa, kochani, jest z mięsa, łopatka, boczek, pół na pół, tu w tym przypadku kilogram tego, kilogram tego. łopateczka, oczywiście to już jest mięso zapeklowane, po 20 gramów peklosoli na 1 kilogram. To będzie mielone na o, właśnie, dorota, 13 mm łopatka, a boczek na 10 mm. W tym, w tej kiełbasie pomoże, w zrobieniu tej kiełbasie pomoże mi dorota. Dorota dawno u nas nie była na tym umie. U nas. Na odcinku. Więc yy, muszę Wam pokazać, że Dorota żyje i ma się dobrze. Dorota, przywita się. Dobrze. Ja Ci zaraz wydorotuję. Dorota i Dorota. Nie przejmuję się, Dorotka. E, I tak. E, bez czego by się nam ta kiełbasa nie udała. Ta tamta, co tam widzieliście na tam początku. Bez tej przyprawy wspaniałej. Do kiełbasy suchej. Oczywiście, jeśli chodzi o skład tej przyprawy, jest 8 przypraw. Więc nie wiem, czy jest sens kupować każdą przyprawę osobno i sobie jakoś to mieszać, żeby taka mieszanka powstała. Oczywiście, jakie są proporcje tej mieszanki każdej przyprawy, to nie wiadomo, bo prezes Jeluxa broni tego jak niepodległości. Więc. Nie da rady. Trzeba po prostu kupić gotową. Pachnie to jak milion dolarów. Kiełbasa wyszła jak 2 miliony dolarów. O masakra. Przeczytam wam co wchodzi w skład, wchodzi w skład tej przyprawy. Pieprz czarny, czosnek granulowany, jałowiec, gałka, muszkatołowa, kminek, ziela angielska, majeranek i kolendra. I tu nie ma nic żadnych jakichś szkodliwych rzeczy. Po prostu jest to mieszanka, żeby ułatwić wam nasi kochani. Moi kochani widzowie, yy, produkcja tego cuda. Takie łasa będzie w Fi 55, osłonki białkowe. Zaraz kichnę. Pieprz tam jest. Dlatego no tak. ten pieprz to moim zabójczą. Nie wiem skąd on był, z Zanzibaru czy, czy ja nie, <gryw> nie wiem co to jest w ogóle grane. Fi 55. Za chwilę będziemy sobie te osłonki moczyć, ale najpierw pomylimy sobie mięcho, yy, tak jak mówiłem to na 13 to na 10. Przyprawy będzie 10 gramów na 1 kg. czyli jeśli to jest 2 kilo, to ile to będzie 2 razy 10 gramów? No Powiedz. 5 pewnie. Ta, pięć, tak, 5, tak jak właśnie mówisz. Ja sobie odmierzę. Mówiłaś, znaczy się. Wody nie będziemy dawać, bo będzie to kiełbasa sucha, czyli będziemy wędzić dość niską temperaturą na początku. Powiedzmy 50 stopni, na koniec podpieczemy, zostawiamy w wędzarni. Zresztą ja to wszystko Wam mówiłem tam w tym, nie? Ale dobrze, powtórzę Wam to jeszcze raz i później jeszcze powtórnie dowalimy to dymem, więc ja sobie od razu odmierzę 20 gramów na te 2 kilogramy mięsa. Nie no, bo kichna zaraz, masakra. Dobra, waga wytarowana, z rana 5 gramów. Widzisz, łyżeczka do herbaty 5 gramów, ty. No tak, a ja? ja myślałeś, że ile ma? Choć wiem, że ma 5, tylko ja chodzi mi moim widzom kochanym, że Twoi widzowie też wiedzą. Niektórzy pytają, jak to jest przeliczenie na łyżeczki. W różnych, w różnych. W tych. Pomyliłaś mi znowu, jak zwykle. Zawsze mi mylić tylko. Ktoś nie ma wagi i pyta się, a ile to łyżeczek? 5 gramów, taka mała łyżeczka, ale to musi być taka w takie kółeczkach, bo jak będzie w kwaraciki, to już nie będzie to. Dobra, przyprawa przygotowana, teraz można pobudzić rączki. Wagę na boczek włączyłem. Wyłączyłem, że szkoda bateryki. Najpierw łopata, tak jak mówiłem. Dorodka, to co lecimy? No to lecimy. Ej boczuś reszta o. Puściutki, co? No, tak ja, się nie. dobraliście. O, 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 o. Dobra, do końca y, nie będę tutaj y, szlifował. Teraz za chwilę będziesz mogła sobie tą maszyneczkę pomyć. Widzę Dorotkę, oczywiście Dorotkę. Zaraz tak, zostaniesz umyta. Pff. Tutaj Cio się umyje. Przyprawa. I porządne wyrobienie, ale aromatyczna, masakra. Wygoda to jest, jeśli chodzi o tą przyprawę. Powtórzę kolejny raz, dlatego że nie trzeba kombinować. To jest mieszanka na 5 kg, więc dość dużo. Wyrabiamy porządnie. Pokazujesz ty w ogóle, bo tym telefonem latasz, ja nie Pokazuję, wiem. Po całym, po całym tym domu latasz tym Nie, to ty latasz po, yy, po całym stole z tą niską. Ja, gdzieś jakieś stół to się koszczę. O proszę, tutaj ładnie tego. Oczywiście do chudych jakoś bardzo nie należy, ale jeśli będzie podsuszana, to będzie bajunia, a jeśli jest dużo no właśnie tłuszczu... właśnie mnie zastanawia, dlaczego dajesz tyle tego boczku. Tak? Ja lubię tłuste. Słuchaj, słuchaj kiełbasy to myślałam, że musi być Nie, kiełbaso. ona będzie i tak pyszna, a chodzi o to, że tłuszcz jest nośnikiem smaku i tłuszcz jak nam podeschnie, to jest właśnie taki, jak tam, co tam widać u góry. A ty jak zwykle nie znasz się w ogóle na masarstwie. No nie znam się, do tego mam ciebie. Tak, pytasz się właśnie. Wyrabiam do kleistości. Czasu określonego nie ma, ma się kleić. Kuda łopatka. Pusty boczek. bajunia. Ale już się klei pięknie. Widzisz? Widzisz? A to jak mieszarka, kurczę. Nie? Tak, nawet lepiej. Czapne, kurczę, to normalnie aż... O, jak pięknie. Dobrze to wygląda, a jak pachnie, o, masakra. Kochani, wielu tu przyprawa sobie. Możecie kopić i tego. I, yy, I robić tą suchą kiełbachę. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej sobie yy, będzie podsychać. To będzie lepsza. I jeszcze 2 kg. Hmm. Nie podesznie u nas no za bardzo. bardzo. A ile osób się śmieje? Ile ty jesz. Eee. Tak to wygląda klei się wystarczająco. Moim zdaniem e, moczymy osłonki. To sobie może jeszcze tak uklepie trochę. Chwilę może nam to postać, żeby się tutaj nam pogryzło z tymi przyprawami. Moczę osłonki. E, dwa kilogramy. Może takie pół kilogramowe bym robił ładne, co? Tak. No, takie no, tak naraz, na nie? Raz. Takie na raz. No. Moczymy i za chwilę osłonki. Pierwsza kiełbacha. O. Osłona namoczona. Waga przygotowana. A skąd te 4 gramy? tak kropla, która waży 4 gramy? Na pewno. Czekaj, trzeba to wytarować, bo to tak nie może być. I jedziemy. Po pół kilograma każda. Powietrza nie może być. Mam nadzieję, że starczy tyle, co przyciąłem. Czekaj, może to już będzie pół kilograma, co? Co, to znowu 4, 4 gramy? Oh yes, Ujęz, 360. Uhuhu. Troszkę się przeliczyłem. No, widzisz? widzisz? Nie możesz zawią no, zrobić no zrobisz poczekaj, poczekaj, mniejsze. poczekaj, poczekaj. No, najwyżej zrobię mniejsze po prostu. Bo z Chyba, że żeby będzie ci idealnie. Się, żeby eee, ci nie spadło. No dobra, już ty mi tutaj wiesz, nie? Mniejsz no, bo zawiążesz styk. na samym końcu i potem będzie, Dobrze. jak zwykle. Tak, ściskamy. Sznureczek. Tak po prostu się, zrobię pięć i tyle. Jak nam się ta waga wkomponowała w ceratę? Nie widać nawet? Tylko widać wyświetlacz. Dobra, to sobie przejdę z drugiej strony. O, Ja to zębami. Trudno. Nie było widać. Nie było? Nie. Nie chcę za daleko, bo... To dobrze. Co? To, bo? No bo powiedziałeś, żebym ci stóp nie pokazuje. Nie pokazuj, bo nie mam skarpet. skarpet. Jo. <laughs> I sprzedała. Dobrze. I teraz tak utnę sobie tutaj to to, 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 to. Tylko nie Wiem o tutaj. tym, ale kawałek, bo to jest nie po mojemu, dobrze wiesz, jak jest po mojemu. No. Tutaj też. Po twojemu to jest jak się rozwali i spadnie. Tak to wygląda. Powietrza nie ma nigdzie. <laughs> Nic nie dziwnie pachnie. Odwieszamy to na kij. Będzie pięć sztuk takich kiełbas, dlatego że. No, pięć sztuk. I potem do węzarni. A czy chwilę do powisi, Poosadza się. Odpalamy węzarnie bez dymu na 50 stopni, czyli ta sama temperatura, która będzie węz... Czego się cieszysz? Boże, ile ty gadasz? Ja tu, lubię gadać. No, to już 5 razy tą kiełbasę odnosiłeś i jeszcze, i jeszcze. I co byś jeszcze powiedział? Dobra, lecimy. 50 stopni. W tym momencie idzie w górę standardowo po zmianie e, z nawiewu na termoobieg, Dym puszczony. Jednak 4 kiełbachy, nie 5. E, tą resztę, która została w maszynce. Po prostu zamroziłem. Dym leci na full. Osuszone porządnie w tej, też, w tej temperaturze też, e, która tutaj jest, nie wyższej. I teraz będziemy 4 godziny na tym na tej temperaturze, a później podpiekamy to, zostawiamy to na noc, a rano od nowa wędzenie 4 godziny, ale już w temperaturze poniżej 50 stopni. Myślę, że będzie nawet 35, 40 maksymalnie. Dobrze to wygląda. A dopiero będzie. Znaczy Wy już <gryw> widzieliście. Także lecimy. I teraz podpiekanko, a więc temperatura na Yy, zaraz 85 stopni, 4 godzinki minęło. Uu, pokażcie mi to. E, no, bajunia. I teraz po podpiekaniu wyłączamy wędzarnię. Tu zamykamy. I do rana ona sobie pobędzie. Wystudzi się, pomarszczy, a rano. Wpuszczamy dym, niska temperatura i jeszcze jedno potraktowanie dymem. I mamy rano, 40 stopni ustawione. Zobaczcie jak to wygląda. Pomarszczona jak skóra na piętach, dosłownie. Chwilę wcześniej odpaliłem wędzarnię, żeby nam się to wygrzało. Zamykamy teraz tą klapeczkę. O. Dobra, wyłączamy nawiew, generator dymu, termoobieg, dym na full, temperatury nie będziemy zwiększać, będzie 40 stopni, zamykamy to na chwilę, nie na chwilę, na dłuższą chwilę. Teraz zapalniczkę i podpalamy, czyściłem generator dymu. To jest naprawdę grubo. Dobra. I tak to wygląda. Dym zapewne już leci. Zobaczmy. Nie będę z drugiej strony podpalał, bo ma dwa otwory. O, ruszyło. Chyba nawet zmniejszy na 35. O, na 35. I yy, będę to po prostu teraz. Wędził tyle czasu, ile wytrzymają mi te zrębki w tym, właśnie generatorze dymu. Lecimy. Wyłączone. Jednej było, tak jak widać. Ale napięta jak. Dobra. Zabieramy. 6 godzin, oczywiście, nie wspomniałem. Tyle. Generator dymu wytrzymał. Tyle też takiego bacha się nam tutaj podwędzała, podsuszała. Zabieramy i próbujemy.